Ja się nikomu nie przyznawałam mhm. w ogóle, że mój ojciec pije się. Czasami do ojca nie przyznawałam. Ja nie miałam relacji z ojcem mhm. w ogóle, bo on wybrał alkohol. Cześć, tutaj Marta Rentel. W internecie działam już od ponad pięciu lat. Rozwijam się na wielu platformach, a teraz przyszedł czas na podcast. Zawsze lubiłam rozmawiać z ludźmi, więc sama jestem bardzo ciekawa, co moi goście mają do powiedzenia. Hej guys, mam na imię Dominika i jestem psychologiem klinicznym, czynnie pracującym w zawodzie. Możecie mnie kojarzyć z TikToka albo Instagrama pod nazwą Dosiak i strasznie miło mi Was powitać w tym podcaście. A w dzisiejszym odcinku naszym gościem będzie... Nazywam się Margarita Iszczenko, w internecie możecie mnie kojarzyć pod pseudonimem Margaret Is. Na co dzień zajmuję się po prostu social mediami i jest to... Też moja praca. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Nie Tylko Ty. A dzisiejszym gościem jest Margaret Is. Ja. <grym> cześć Margaret, bardzo nam cześć, miło Cię gościć. Cześć. E, dziękuję za zaproszenie oczywiście. Po, powiem Ci tak, jesteś naszym drugim gościem, który nie jest pochodzenia polskiego. A tak? A ktoś jeszcze wcześniej a, był? Zobaczysz, a, zobaczysz, zobaczysz tak, wszystko dobrze. zobaczysz. I tak samo jak pytałyśmy naszego poprzedniego gościa, co cię sprowadziło do naszego kraju? E, no, sprowadziło mnie wojna w Ukrainie, bo tak naprawdę ona nie jest od tych dwóch lat, co jakby tak jest yy, wiadomo i wszędzie to było w social mediach i tak dalej, tylko że na Donbasie ona jest od 2014 roku. No i musieliśmy z moją rodziną po prostu się przeprowadzić. Znaczy, Uciec bardziej niż się przeprowadzić, więc. Czyli tak naprawdę mnóstwo, mnóstwo lat tam jest atak zbrojny tak. i nikt o tym nie mówi, bo mam wrażenie, że to się obijało o uszy, ale też nikt o tym tak nie słyszał. I jak ci się udało tutaj odnaleźć? No na razie czuję się bardzo dobrze, już od wielu lat czuję się tutaj naprawdę dobrze i nie zamierzam gdzieś tam dalej się przeprowadzać, tutaj się super odnajduję, mam przyjaciół, mam tutaj rodzinę moją nową, więc no, nie żebym zmieniła swoją starą na no nową, <coughs> tylko no wiadomo, chłopak i jego rodzina no już jest moją rodziną w sumie, więc no, no super. <coughs> Jezu, my to się widziałyśmy dwa dni temu, no, więc, więc ja tak... <coughs> No dobrze. Yy, a tak, właśnie ja o Tobie wiem dużo z takich rzeczy aktualnych. Mm -hmm. yy, wiem, że mocno się rozwijasz w social mediach. Teraz w ogóle firmę założyłaś. No, niedługo będzie starttreetars.pl, zapraszamy. Ale <laughs> mała promocja <reklamacja>, Tak. <laughs> Możesz zdradzić, co to będą za produkty? No, jeszcze właśnie nie, bo nie wiem, kiedy mm -hmm. ten odcinek dokładnie będzie i nie wiem, czy już o tym mówiłam, więc na razie nie chcę, wiesz. Powiedzieć, a później dradać, jednak nie no. będzie i, i wiesz, kto jest. No tak, dobrze. Mm. Czy, czyli, czyli, czyli tajemnica, ale biznesowa głowa u ciebie rządzi. No na razie, na razie tak. Zobaczymy, jak będzie po starcie. <laughs> I właśnie nawiązując do twojej przeprowadzki do Polski, to czy ty się właśnie przeprowadziłaś tutaj z rodziną, czy musiałaś się y, właśnie pożegnać z jakimiś? Pożegnać, boże, bardzo źle to zabrzmiało. No a czy... w sumie to masz rację, trochę się pożegnać na zawsze tak naprawdę, no bo... Mm, no, przeprowadziłam się tutaj z mamą i siostrą. Mm -hmm. e, wtedy jeszcze została tam ciocia, została siostra cioteczna ze swoim mężem, został mój ojciec oczywiście, została jego mama. No i ze względu na to, że no, moja rodzina była taka dosyć chorobliwa, no to nie mogli z nami wyjechać, bo po prostu no, ta choroba ich tam trzymała. Tym bardziej, że mój ojciec wtedy się dowiedział, że ma raka. E, ja jeszcze o tym jako dziecko wtedy nie wiedziałam. No, pewnie rodzice nie chcieli mnie tam jakoś stresować. No i mój ojciec został z tego względu, że jego mama też miała raka, więc musiał się nią opiekować, gdzie sam już był bardzo, bardzo rozchorowany. No i dlatego z nami nie wyjechali. Bardzo na nich czekaliśmy, ale no nie udało im się niestety przez wojnę, przez te choroby, przez brak pieniędzy, i ogólnie sytuacja, bo my tak naprawdę, kiedy wyjeżdżaliśmy, to był dosłownie ostatni moment, kiedy można było tak normalnie wyjechać. No i później już z tym był ogromny problem, bo nie chcieli wypuszczać po prostu. A który to był rok? 2014, końcówka, 2014. bo my w grudniu. Mhm. Czyli tak naprawdę od 9 lat jesteś mhm. w Polsce i żyjesz w Polsce. Czy znaczy, przez te 9 Dzisiaj lat? który jest 17? Mhm. 17 grudnia. Tak no to właśnie widzę? rok, znaczy y, no, dziewiąty rok już minął równo. Wow. Dzisiaj? 17? Tak. tak, tak. Oh, wow. oh, no to masz no. rocznicę dzisiaj Dokładnie. do świętowania, może i nie. <laughs> no. Natomiast czy przez te 9 lat, które jesteś tutaj udało ci się utrzymywać kontakt z rodziną, która została na Ukrainie? Właśnie przez wiele lat, nie rok temu dosłownie pierwszy raz gadam z moją siostrą cioteczną, ale to też dlatego, że ja byłam w sumie dzieckiem i to bardziej moja mama gdzieś tam z nimi miała kontakt. Ja się tak za bardzo nie interesowałam, i dopiero teraz jak już dojrzałam do tego, żeby naprawdę podpytać tam moją rodzinę i się zacząć tak jak dorosły człowiek się nimi interesować. No, oczywiście żałuję tego, że przez wiele lat nie mieliśmy kontaktu, ale też to dlatego, że z nimi jest bardzo uciążliwy kontakt. Non-stop nie ma prądu, non-stop nie ma internetu, no i ogólnie to. Jakie warunki, w jakich żyją, więc no, no i próbuję teraz łapać ich, kiedy mają ten zasięg, żeby napisać, złożyć życzenia, czy po prostu się zapytać, co tam u nich i jakim się żyje. Powiem Ci, że dla mnie to jest troszeczkę niewyobrażalne. Ja też mam bardzo dobrego przyjaciela, który wrócił na Ukrainę do rodziny Aha. na chwilę, już nie mógł wyjechać ze względu na wojnę. I też jak czasami rozmawiamy i on mi mówi właśnie, że no, czołgi jeżdżą po ulicach, nie mamy internetu, nie mamy wody. Ja nie potrafię sobie gdzieś tam głowy wokół tego um, no. obrócić, a jednak jest to część standardowego i normalnego życia. Aha. Mam wrażenie czasami na Ukrainie, że po prostu tak jest. No, szczególnie bardzo dobrze po Pamiętam moment, kiedy z mojego rodzinnego miasta, bo ono się nazywa Jasynowata i to jest takie małe miasto pod Donieckiem. Tak Donieck może bardziej będzie Polakom coś tam dało do zrozumienia mniej więcej w jakich obszarach Ukrainy to się znajduje. No i z tego mojego małego miasta wyjechaliśmy do Doniecku właśnie w sierpniu 2014 roku. No i wtedy tam poszłam do szkoły, tylko że szkoły się nie zaczynały od września standardowo, no bo w Polsce też jest od września, tylko od października, bo taka była napięta sytuacja, że dzieci nie puścili do szkoły we wrześniu. Ja też tam poszłam do nowej szkoły, właśnie w październiku. No i normalnie, jak siedzieliśmy na lekcjach, no było słychać jakieś wybuchy i tak dalej. No i co? I nauczyciele mówili, nie, no, to jest daleko, nie przejmujcie się, nie doleci. No ja sobie teraz nie wyobrażam, żeby słyszeć coś takiego, nie wiem, idę do sklepu i coś gdzieś wybucha. Nie przejmujcie się, to jest w innym rejonie, w innej, nie wiem, tam części Warszawy, nie daj Boże. No ale jak ty w ogóle wspominasz to dzieciństwo, które jednak było pod znakiem wojny tak naprawdę, nie? No na szczęście może nie całe, mhm. tylko jakiś tam e, rok może gdzieś to było tak na słuchu. Ogólnie, mimo e, trudności, wspominam bardzo dobrze. Tak bardzo ciepło, tak rodzinnie. Jezu, zaraz będę płakać. No. Ja, ja byłam <laughs> na podstawie <tokkeczkę śmiech> raz. I się popłakałam mm -hmm. też. Jak było temat e, dorastania, to też się popłakałam. No, a co najgorsze, jakby ja ten temat naprawdę, jakby mam, no mam wrażenie, tak przegadany, no bo z Szymonem o tym gadałam, mm -hmm. a i tak. Jak jest taka poważniejsza atmosfera, to i tak gdzieś tam się chce płakać, nie? No jest to bardzo wzruszające, uh -huh. bo jednak masz, masz daleką, y, długą rozłąkę z rodziną. I jak ty się czułaś z tym, że zostawiłaś tatę przede wszystkim właśnie na Ukrainie i wyjechałaś z mamą i z siostrą? Tak? No, bardzo źle, tym bardziej, że patrząc na to z tej perspektywy, że on po pół roku zmarł. Tam, no to bardzo źle, ale wiem, że jakby moja mama robiła wszystko, żeby utrzymać go przy życiu i żeby no żeby go zabrać, no ale on nie chciał, więc, no, a my nie mogliśmy też wyjechać wtedy z Polski, więc to było takie, że, no, nie dało się nic innego zrobić, tak naprawdę, więc, no, to było bardzo ciężkie i też byłam w obcym kraju tak naprawdę. Nie to, że zostawiam jakby swój kraj, swoją rodzinę, wszystko, cały, nie wiem, majątek, dobrobyt, który moi rodzice tam jako taki zbudowali. No to, no bardzo ciężkie to było i też na początku był taki brak akceptacji przez Polaków mnie, no bo no, tym bardziej to był taki wiek gimnazjum, mhm. więc no, dzieciaki różnie się zachowują w tym wieku. No, to było bardzo ciężkie, za dużo rzeczy na głowie jako dziecko miałam, więc no, no nie było to łatwe no, pod żadnym względem. I języka nie znałaś? No, tym do szkoły poszłaś, tak. nie znając polskiego? No od razu na głęboką wodę tak naprawdę. Poszłam do szkoły, a ja nawet nie potrafiłam się tak normalnie przedstawić w sumie a wtedy. A skąd się wzięło u ciebie to zacięcie internetowe, że ty mimo jakby tych um, takich negatywnych doświadczeń potrafiłaś się z z uzewnętrzniać do ludzi mhm. i właśnie dzielić się z nimi Gdzie życiem, tam jest prawda? i tak dużo hejtu i tak no dalej, właśnie. nie? Nie mam pojęcia. Szczerze, nie wiem, czy może mi brakowało jakiejś atencji czy coś takiego. Mm. Nie wiem, nie wiem, ale ja od dzieciaka tak mam. Ja od dzieciaka lubię być przed kamerą. Mm. Ja kiedyś nagrywałam w domu, jak śpiewam, dostałam pierwszego tam tableta z kamerą. tam ta kamera wtedy była 0,3. No to możecie sobie wyobrazić, jaka to było, jakoś nagrań, ale coś tam było. Ja sobie stawiałam tą kamerę na parapet i nagrywałam, je ja z koleżankami robiłam sesję zdjęciową w lesie i w ogóle z jakimiś tam kwiatkami i taką wizję ja, twórczą, Ja też miał, tak Miałam później te zdjęcia i w ogóle, no nie, nie wiem. Naturalnie to przyszło, tak, że to ja publikować. Tak, po ja, ja po prostu od dzieciaka gdzieś tam chciałam być na scenie i mhm. ch chciałam jakiegoś uznania i w ogóle. No i przyszedł internet, więc wiesz, to jest o wiele łatwiejsze. Ale usatysfakcjonowana jesteś z tego, co osiągnęłaś w tym internecie pod względem takim też, no materialnym, że masz taki mhm. spokój dzięki temu, że, że jesteś influencerką. Z jednej strony tak, a z drugiej strony wiem, że mogłabym więcej, mhm. tylko czasami coś mnie tam hamuje, nie wiem, czy czasami tu jakieś tam względy finansowe, żeby coś swojego zrobić, no to mm -hmm. trochę kosztuje. Tak naprawdę ludzie tego nie wiedzą, ale wszystko to kosztuje. Nawet tutaj teraz nagrywasz, to wszystko kosztuje i ludzie nie wiedzą, ile to kosztuje. E, no z muzyką bym chciała, ale też gdzieś tam jeszcze mnie to hamuje, póki z tą firmą mam tam na głowie, to na razie nie biorę się za wszystko po prostu. No, z jednej strony jestem, a z drugiej wiem, że po prostu mogłabym więcej. Chyba taka będzie najlepsza odpowiedź. Ale dużo moich znajomych jakoś z kręgu właśnie influencerskiego, którzy dość dużo pracują. Ja uważam, że ty dużo pracujesz. Mm -hmm. e, jakby regularnie to, że codziennie publikujesz TikToka, to jest dużo pracy e, i dużo takiej intensywnego myślenia na temat kontentu. Ale jakby osoby ambitne zawsze powiedzą, że, że mogłyby więcej. Tak, że tak, tak, są krytyczne do siebie, że aj, mogłabym robić więcej. No. Więc to jakby musisz się pogodzić z tym, że tak <śmiech> będziesz <śmiech> miała. Dopóki będziesz ambitna, mm -hmm. To wydaje mi się, że, że jest takie myślenie Oczywiście, właśnie. Oczywiście, cały czas Ci nie wystarczy po prostu to, co masz i, tak. i chcesz mieć tego więcej, ale mi się podobało to, co powiedziałaś odnośnie atencji, że chyba miałeś za mało atencji, że jej Ci brakowało. E, bo mam wrażenie, że coś w tym jest, że wszystkie osoby, które są przed kamerą, to są osoby, które kochają tą atencję. Tak, tak ja też ale mam to takie nie jest nic złego. Nie, bo niektórzy złego nie, nie. na przykład nie, nie. piszą y, niektórzy próbują mnie obrazić komentarzem atencjuszka, atencjuszka, a to nie jest dla mnie nic złego. No bo nie. są ludzie, którzy nie, nie chcą być w centrum uwagi, mhm. nawet a się. Ja, ją lubię z, na przykład. Ja też lubię. No. Ja Margaret o Boże, słuchajcie, my w jednym pokoju. No. Na przykład 10 osób i my. I koniec, my, my tańczymy na środku, no. śpiewamy, krzyczymy do siebie, no. ale ostatnio, e, znaczy, nam, bo my jesteśmy typowymi mówcami mm -hmm. i nam ciężko jest kogoś słuchać, więc mam wrażenie, że my, rozmawiając ze sobą, bardzo trenujemy słuchanie. Możliwe, bo, ale i tak często się przerywamy no. i to jest tak, że zaczynamy jakiś temat, a kończymy na zupełnie innym. Tak. No ale to w sumie no, często tak jest, jak Cie się z tym gada dość tylko, że, tylko że my się przerywamy i jak ja pamiętam, ja chcę Marcie coś opowiedzieć. Właśnie ostatnio też gadaliśmy o dzieciństwie, tak, tak, o takich tak. przeżyciach ja jej opowiadam i jestem taka skupiona, a ona, no słuchaj, a ja tam, ja już nie pamiętam o czym ja mówiłam. I zawsze, to. i zawsze do mnie krzyczysz, to przez ciebie zapomniała. No, no, bo zapominam właśnie przez ciebie. Ale dzisiaj się, wiesz... Martyna się trenuje, słuchanie. Do tak. znaczy, ja ogólnie na podcaście e, trenuję, mhm. i nawet to, że oddaję e, głos właśnie Dominice, jest mhm. też dla mnie formą skupienia się mocnego, mhm. że to nie, nie przychodzi mi naturalnie. No, to, jest to A to, to jest to no. bycie atencyjnym po prostu. No. O którym mi powiedziała e, z kolei psycholog, rok temu. jak pierwszy raz o tym słyszałam, to tak sobie pomyślałam. Ja? Nie, Bo znaczy, życie. nie, że ja, tylko że bardziej trochę prawda, ale czy ona mnie obraża? Tak nie. się zastanawiałam. Ale ona mi ta wyjaśniła, jak to wygląda i to, to nie jest, to jest rodzaj po prostu bycia. Mm -hmm. To tak, nie jest nic obraźliwego. jest więc... osobowości wręcz. Mm -hmm. Mm -hmm. A powiedz mi, bo um, mamy kilku zagranicznych twórców na naszym polskim TikToku, mm -hmm. Ale oni są różnie przyjmowani. Jak ty się czujesz przyjęta przez polskie społeczeństwo? Bo jednak tworzysz dla naszego społeczeństwa, No nie? to prawda. I ja jestem w szoku, jak jestem bardzo dobrze przyjmowana w ogóle przez Polaków. Mm -hmm. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. No to raczej nie robiłam tego świadomie, mi się wydaje. po prostu tworzyłam gdzieś tam w tym internecie, opowiadałam o jakichś swoich doświadczeniach. Też jako jedna z pierwszych w ogóle zaczęłam poruszać temat wojny w Ukrainie, który trwał od 2014. I byłam bardzo zdziwiona, że ludzie w komentarzach nie wiedzą, że w ogóle coś takiego ma miejsce. No, nie? Mnie. Się młodsi, u nas o tym no za bo bardzo. już wiadomo, tam telewizję się nie zawsze ogląda, no więc no, byłam w szoku i nadal w sumie jestem w szoku, że nawet jak teraz jest taki ogromny hejt na Ukraińców, że mnie on aż tak w sumie nie dotyka. Naprawdę większość komentarzy od Polaków mam pozytywnych. Prawda, masz bardzo no. dobry fanbase. Taką no i właśnie, no nie wiem, nie wiem jak ja to zrobiłam. Po prostu jesteś fajna. Możecie mi napisać, jak ja to zrobiłam? <grym> znaczy <grym> Może wy będziecie wiedzieli. Ja bardzo lubiłam ciebie zawsze oglądać, bo my w ogóle się tak poznałyśmy, mm -hmm. że napisałyśmy jakoś. Ja chyba nawet napisałam, mm -hmm. czy cię zaobserwowałam? Nie no stopnie zaczepiałaś, chciałaś mnie wszędzie zapraszam. No? Te... podrywała, mnie pisała do mnie, <grym> Potrzebuję, <to zakupowałam> się. <grym> Potrzebuję ładnych dziewczyn to telewizji. Padniesz, a ja Martusia nie mogę, mam studia, bo wtedy studia Tak, <grym> Ale zapraszałam do teledysku i się w końcu umówiłyśmy na nagrania i my się umówiłyśmy pierwszy raz na początku września i się hmm. na osobą spotykamy. No. W ogóle no, mieszkamy To jest, Obok się, to jest no, fajne, no. Że, że taki vibe złapałyście wspólnie. Zawsze jak do mnie piszesz, mówię do Szymona, Idziemy do mojej nowej przyjaciółki, bo nie zapraszam. <grymne> Ale właśnie mi się wydaje, że złapałyśmy duży wajb wspólny, mimo różnicy wieku, bo to jest bardzo ciekawe, bo ty masz 22 lata. Mm -hmm. Ostatnio w ogóle ci powiedziałam, że masz 23, bo jakby ja. No. Dla mnie, znaczy nie pomyślałabym, że potrafię się tak dobrze dogadać z osobą, która jest młodsza 6 lat, a gdzie mm -hmm. to jest w tym wieku dużo. Mm -hmm. Znając inne osoby w tym wieku, <grymne> no. bo uważam, że tak jak dużo porozmawiałyśmy ze sobą. Ty masz doświadczenia tak um, mocne, które cię ukształtowały że ty po prostu jesteś emocjonalnie dojrzała. Mhm. I dlatego ja się z tobą dogaduję bardzo dobrze. No i mamy też trochę podobne historie, tak, tak jak gadałyśmy, jakby rodzina, tutaj ojcostwo i w ogóle takie, no trochę mamy podobne. Bo też nie wspominałaś, nie wiem, czy... nie, nie, chyba wspominałaś w internecie, no że mamą, mama Marta jest Ukrainką. Bardzo rzadko. No. W ogóle no. y, moja mama przyjechała do Polski 30 lat temu. Tylko, że Przepraszam, że to mówię, mamo, mam nadzieję, że mnie nie zabije, ale jakby nie chcę za nią się wypowiadać absolutnie, tylko po prostu ona. To były takie czasy kiedy troszeczkę było... Inaczej się też patrzyło na osoby z innego kraju. No ona doświadczyła moim zdaniem pewnego rodzaju prześladowania. Mhm. i wydaje mi się, że zawsze się tego wstydziła. Taka ksenofobia bardziej, nie, nie że powiedzała... nie chęci do innych ale narodowości. Ale Polska jest krajem mocno zamkniętym. Znaczy myślę, że to się bardzo zmienia teraz, mhm. ale szczególnie jak pojedziecie do tych mniejszych miejscowości, to jest to kraj zamknięty na, na inne narodowości tak naprawdę. Dla mhm. nas, wiecie, no skąd się wzięło to powiedzenie Polska ale. Pol bardzo tym, ciężko da? właśnie wyrobić sobie no dokumenty, właśnie ja prawda? Ja w I tak Polakach dalej. bardzo lubię to, że są takimi patriotami i naprawdę tego w niektórych krajach bardzo brakuje takiej mocy, bo naprawdę jak coś się dzieje, jak Polaka obrazi obcokrajowiec, no bo po prostu wszyscy obstawiają za nim i to jest bardzo fajne. Tylko, że właśnie no, mogliby czasami bardziej się otworzyć, bo jednak no ja na przykład przez to, że sama jestem Ukrainką i mieszkam w Polsce, znam też osoby z Białorusi i, i w ogóle z innych krajów, ja nie szufladkuję ludzi, bo ja wiem, że nie każdy jest zły, dlatego, że jest na przykład takie, nie wiem, przeświadczenie o Czeczeńcach, że wszyscy muszą być źli. Ja znam wspania wspaniałych ludzi, którzy stamtąd pochodzą. No ja w ogóle nigdy nie miałam czegoś takiego w zwyczaju, żeby oceniać po, na po narodowości. Bo widzisz, bo też byłeś wychowana. Ale tak. może, tak, może tak. dlatego to, że twoja i... mama tego doświadczała, to ciebie tak, pewnie wychowała tak, tak, także. No. No, no, nie można. Ale... No. Podobieństwa między nami są dość znaczące, tylko że to są rzeczy o których ja na przykład nie mówiłam, mhm. ale czuję się komfortowo w tej przestrzeni. Chyba raz wspominałam, ale po prostu jakby ja nie miałam relacji z ojcem mhm. w ogóle, bo on wybrał alkohol i mhm. jakby po prostu moja mama Też coś ja no, ja też nie. No, mimo że ja w ogóle o tym nigdy nie mówię nigdzie, więc tak? mam wrażenie, że tak pod, tym, pod tym Miałeś względem jesteśmy. O... w rodzinie? Tak, myślę, że pod tym względem jesteśmy we trzy w tym samym punkcie. No, no, ja ja tylko że ja właśnie szczęście. patrzę w tym pokoju jesteśmy w czwórkę, bo tutaj jeszcze za kamerą tak <laughs> nie się widzę. Nie do operatora zapytamy. <laughs> Maxiu, nie, nie kim No, no i patrzcie na cztery osoby w tym pokoju, trzy osoby miały po prostu w rodzinie alkoholizm. Tylko, że ja, ja miałam szczęście, bo. Mój ojciec y, po prostu się upił na tyle, że zapomniał, że ma rodzinę uh -huh. i nie wrócił. Uh -huh. W sensie on wyszedł i nie wrócił. To nie poszedł po mleko, tylko po flachę. Tak, mm -hmm. ale ja zawsze piszę, że poszedł po mleko. Mm -hmm. W sensie wiecie, jakby też dużo osób mi mówi, Boże, to, coś tam, jak ty sobie radzisz, nie tęskniłaś za nim. Ja nie mam porównania posiadania mm -hmm. ojca... No, bo jeżeli ja miałam tam chyba, nie wiem, może dwa latkę, ja tego po prostu nie pamiętam. No tak. I on poszedł po to mleko, tak, przysłowiowe. Mm -hmm. no to ja nie wiem, jak to jest. Nie, nie wychowywało się, się z, po prostu w, z ojcem, no, który nie. był dobry ojcem. Ja mam każde święta, miałam, y, z moją mamą i z moją siostrą. No to tak Koniec. samo jak ja od dziewięciu lat. No. Z siostrą to i to z mamą. I tak, ja tutaj też jest jedna ważna rzecz do zaznaczenia, bo alkoholizm ogólnie jest bardzo. Mówiąc, popularny w krajach naszych, tak? To prawda. Właśnie to chciałam ale o tym też powiedzieć. on ma przeogromne spektrum, bo czasami nam się wydaje, że jak myślimy o alkoholiku, to myślimy o osobie, która jest pod sklepem i tam pije alkohol, tak? No. Natomiast to też nie tak wygląda. Są alkoholicy wysoko funkcjonujący, którzy piją jedno, dwa piwa dziennie po prostu no to i na tak. tym też alkoholizm polega no więc Tak, to że jest taka cały czas trochę. Moja drobna jak... stawka, że mm -hmm. to troszeczkę troszeczkę tak. inaczej. No bo często wygląda. się żartuje, ale ze mnie alkoholiczka! No bo nie wiem, ktoś chodzi na imprezy. Nie. Już nie. tak gadają, hmm. ale ja właśnie mam to doświadczenie z dzieciństwa. Ja wiem, że alkoholizm nie wygląda tak, że po prostu idę ze znajomymi się napić. No to to nie robi ze mnie alkoholicznie. A jak to u Ciebie wyglądało, właśnie? No wiesz, no to był tak ogromny wstyd w ogóle za dzieciaka. Ja się nikomu nie przyznawałam mhm. w ogóle, że mój ojciec się Czasami do ojca nie przyznawałam. Ale że 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 był to w takich ojciec. Stanach bardziej? No mój ojciec potrafił tak się nie wiem jak to powiedzieć, zapić, mhm. że go nie było w domu po trzy dni. A. I moja mama go szukała po mieście i później sąsiedzi przychodzą i mówią, on śpi na ławce albo pod jakimś budynkiem. Czyli najeżdany. można brzydko powiedzieć, że twój tato był takim stereotypowym alkoholikiem, jak myślimy tak. o alkoholiku. Tak. I jak to wpłynęło na ciebie teraz, jak chodzi o podejście i do mężczyzn, i do alkoholu? Mhm. I nie mam czegoś takiego, że na przykład... Mm, może to nawet źle, że ja na przykład nie mam jakiejś takiej negatywnej czy pozytywnej relacji z alkoholem. Ja mogę się napić i jakby dla mnie to jest ok. Miałam takie etapy w życiu, że ja imprezowałam. Gdzieś tam uciekałam od tych swoich nastolatkowych problemów gdzieś tam w alkohole. No nie byłam alkoholikiem. Nie spałam gdzieś tam pod, pod bramą czy już. Ni, nic takiego. Po prostu... Chodziłaś im. Tak, chodziłam mhm. na imprezy po prostu. E, jak to wpłynęło? No na przykład... Mówiłam ostatnio o tym, Marcie, że ja po prostu nienawidzę, jak y, Szymon, mój chłopak, nie wiem, po prostu w domu wypije piwo. Mm -hmm. Ten zapach. Po mm -hmm. prostu ten Ty zapach się alkoholu. Po tak, źle mi się kojarzy ten zapach. Ja później nie potrafię po siedzieć z osobą, no nawet po jednym piwiac. No to, to nie będzie człowiek jakiś tam nie wiadomo, jaki pijany, jak to nie jest alkoholik, bo już mm -hmm. alkoholicy się potrafią upić od takiej ilości, po prostu są w tym ciągu alkoholowym. No nie, no po prostu ten zapach sam. Jak ja wypiję, jak na przykład wypijemy wino razem, to jest dla mnie okej, okay, ale jak pije w domu jedna osoba, a ja nie, to nie. To ja nie lubię czegoś takiego. Ale to często mhm. tak jest, że nam nie przeszkadzają na przykład nasi znajomi, mhm. ale już jak to jest partner, czyli osoba, która często jest na wzór naszego ojca, a ojca mamy, który miał problem alkoholowy, to, to jest tak, że nie odpowiada nam ta sytuacja. Mhm. Natomiast. Ty w ogóle pamiętasz tatę ze swojego dzieciństwa? Tak, On był tak, obecnym tak. ojcem? Tak, bo właśnie chciałam powiedzieć o tym, że um, był ten alkohol w moim dzieciństwie bardzo dużo. Ale w ostatnich latach, właśnie przed tym wyjazdem do Polski, już się to poprawiło. I byłam bardzo szczęśliwym dzieckiem, mimo tego, że same warunki, jakby byliśmy naprawdę z biednej rodziny, no było ciężko. To naprawdę byłam szczęśliwym dzieckiem, bo w końcu wtedy się wszystko poprawiło i ja miałam wrażenie, że będzie coraz lepiej. Zaczęliśmy robić remont w domu. Ojciec u mnie, no po prostu, złota rączka. Jak nie pił, to no wszystko mógł zrobić w domu, elektrykę, no, no, no wszystko po prostu. Eee, no i naprawdę nam się poprawiało. Moi rodzice wtedy ślub wzięli. O. W ogóle oni 13 lat jakby żyli bez ślubu, mm -hmm. bez żadnego i wzięli wtedy ślub mm -hmm. i mega się cieszyłam, już mama była żonką i w ogóle <laughs> i było fajnie. No i no później nagle ta wojna i tu śmierć jednej, drugiej osoby z rodziny trzeciej, i po prostu teraz, jak się mnie pyta, chciałabyś tam wrócić? Ja się pytam, a do kogo, do czego ja mam tam wracać? Mm -hmm. do czego? Czyli tak naprawdę, w momencie, w którym zaczęło się robić dobrze w końcu, mm -hmm. dostałaś takiego kopa nowego no. i, i wszystko znowu poleciało mm -hmm. fatalnie. Wpłynęło to na Ciebie, na Twoją psychikę? Na pewno, nie jestem psychologiem i ciężko mi stwierdzić, ale myślę, że na pewno no, nasze doświadczenia wpływają na to, kim jesteśmy później. No. Tylko już to zależy jak to doświadczenie potraktujemy, bo zawsze mówię tak, że dziecko z rodziny na przykład alkoholików albo wyrośnie na alkoholika, albo będzie nienawidzić wszystkich osób, które piją po prostu, no. mhm. Ale tym mimo tych y, przykrych bardzo doświadczeń masz bardzo pozytywne nastawienie do życia. Tak, a ja, rozumiem, ja zawsze bardzo. mówię, że jestem realistką, no, mm, że jestem taka... Może bardziej realistką, ale pozy... nie wiem, bo ty Emanujesz energią, mm -hmm. i to jak ja na przykład jestem zawsze pełna podziwu, jak włączamy kamerę, i na przykład wiesz, nagrywamy, i ty potrafisz tak bardzo mocno tą, tą mieć energię i tą radość, ale to nie jest tak, że jak ja wyłączę kamerę, to jej nie ma, mm -hmm. bo ty jesteś po prostu taka sama, że ty masz taką energię, jakbyś po prostu y, pierwszy raz widziała świat codziennie. <laughs> Jeszcze raz szczę zobaczyć szczęśliwa jesteś bardzo, tak? Być może. To no, widzisz, ja jest... nie dostrzegam takich rzeczy. Bo może jesteś przyzwyczajona, że tak jest. Tak. Ale czy nie jesteś jedną z takich osób, gdzie jak się chwilę nie odzywasz, to ktoś się pyta, czy wszystko w porządku, bez przyzwyczajone. Tak, ja też tak, tak mam tak. cały czas. No słuchajcie, pięciu minut człowiek nie może w spokoju ciągnąć wodę. <grym> no wszystko dobrze, Marta? <grym> tak, siedzę. A ty no. nic nie mówisz? No bo chwilowo nic mm -hmm. nie ale ty zawsze coś mówisz. No, no i ty też tak masz, tak. że po prostu emanujesz e, mega dużą ilością energii. Ty mm -hmm. za, zawsze byłaś taka? A nie jestem takim wampirem energetycznym trochę? E, zależy dla kogo. Mm -hmm. Znam osoby, Właśnie, dla których tak. jesteś. Tak, tak. tak. Właśnie. Ja się, za się prawie. W sensie znam osoby, które by się e, przeciążyły. przytłaczam mm -hmm. po prostu. Tak, tak bo raczej by, w tą tak. stronę bym tak. powiedziała, że, że czasami jak są osoby na przykład nadwrażliwe na dźwięki, mm -hmm. to spędzanie czasu mm -hmm. z osobą tak energetyczną może być przytłaczające. Ale ja sam czasami się przytłaczam tą swoją energię, ja czasami po nagrywkach z Tobą wracam do domu i mówię do Szymona, Boże, jaka jestem zmęczona, ja nie wiem, co ta Marta ze mną tam robi. A na mnie wszystko tak? Nie, ale no. myślę, że to nie chodziło o to, że Ty jesteś um, realistką, optymistką, pesymistką, tylko o to właśnie, że Ty jesteś bardzo pozytywna, bo Ty możesz mhm. być realistką, ale w tym wszystkim cały czas zachowujesz takie będzie dobrze, jest super, no, uśmiechnę się, tak. będzie fajnie. I dla mnie to jest niesamowite, bo często obserwuję osoby właśnie, które wywodzą się, nie, nie chcę Cię tutaj urazić, mm -hmm. ale na przykład z krajów biedniejszych, gdzie mm -hmm. mają mało rzeczy, którymi mogą się cieszyć, mm -hmm. to później właśnie każda rzecz im przynosi mnóstwo radości, mnóstwo mm -hmm. szczęścia i łapią właśnie to szczęście z tych drobnych rzeczy, nie zapominają o tym. Mm -hmm. bo myślę, że to nam daje prawdziwe szczęście, mm -hmm. to docenianie tych takich drobnych, drobnych rzeczy, bo jak już jesteśmy przytłoczeni, wiecie, tymi drogimi markami, rzeczami, no to. Mm -hmm. Co mnie już ucieszy? No nic no mnie tak, nie ucieszy, tak. tak. Wszystko mam, to, to mm -hmm. co może mnie ucieszyć? Nie? Też właśnie z Martą o tym ostatnio gadałam. Ja też myślałam, że jak będę kupowała sobie drogie rzeczy, to będzie mi to dawało szczęście. Czasami rzeczywiście są jakieś rzeczy, wiem, że je kupię, bo chcę po prostu, ale, ale w pewnym momencie po prostu sobie stwierdziłam, nawet nie mam miejsca na przechowywanie tego, to trzeba no. gdzieś ładnie postawić, no nie mogę tego wrzucić do szafy, to jest drogie, szkoda mi tego, no to czy tego potrzebuję w sumie? Mhm. Chyba nie, no po prostu nie. To jest no. to. i mi, powiem wam, mi się podoba strasznie ten mindset, kiedy dochodzisz w tym zrozumieniu, że te marki, i te rzeczy, one, ci szczęście nie, fajnie jest móc na to mieć pieniądze, mhm. no bo w końcu ty zarobiłaś te pieniądze, no tak. ale... No nie masz takiego, że muszę to mieć, tylko mm -hmm. czerpiesz radość nawet z tych takich, wiesz, drobnych, mm -hmm. podstawowych rzeczy, i to mm -hmm. jest super. No ja sobie lubię coś sprezentować czasami. Ja w ogóle cię nigdy nie widziałam z złym humorze. Nie? Nie. W ogóle. W kurde. Zawsze się śmiechnięta. Naprawdę, no? <laughs> No, niesamowite to jest. Ale jak byłaś z dzieckiem, też taka byłaś, mimo jakiś takich... Wydaje wiesz, mi się, że tak? Byłaś, tak, no. tak. Zawsze mi rodzice, jak nawet tam czegoś koleżanki się chwalą, to co mają, coś tam mają, to zawsze mi rodzice mówili, będziesz miała. Poczekaj, mm. będziesz miała. Nie trzeba jakby przez to się tak przytłaczać i, i wiesz. Tak mi się wydaje, że tak ojciec mnie nauczył, że że może to nie jest koniecznie gdzieś tam fajne, bo ja tak naprawdę, jeżeli mam wspomnieć jakieś sytuacje z dzieciństwa, najbardziej pamiętam sytuację, kiedy po prostu się bawiłam i najbardziej tak z ojcem sytuację pamiętam i ja miałam wtedy, nie wiem, z pięć lat, mało kto pamięta jakieś rzeczy, jak jest taki mm -hmm, malutki. Ja gram z ojcem w piłkę i wiecie, co mnie najbardziej rozśmieszyło? To, że jak mój ojciec kopnął tą piłkę, to ta piłka razem z kapciem poleciała. To był najlepszy, po prostu, najlepszy żart wtedy. Ja się tak śmiałam, tak, tak, tak mnie to rozbawiło po prostu. Że to zapamiętałaś. Tak, tak, że to zapamiętałam. Też ja miałam młodszą siostrę, więc wiecie, zawsze ja jestem takim, z takiej stereotypowej rodziny, że najpierw dla mnie Młodszej, a później dla ciebie coś się odwaliło, no to ty jesteś winna, bo nie dopilnowałaś, bo coś tam. Więc zazwyczaj to było tak, że w sumie to, to jest trochę takie dziwne, wiecie, że no zazwyczaj starsza siostra oddaje swoje rzeczy młodsze, jakieś tam ubrania, zabawki, a u mnie było na odwrót, bo moja siostra jest bardzo wysoka. Więc to ja nosiłam po niej jakieś spodnie, bluzki, tylko zawsze mówiłam, że nie będę, bo ona nie umiała po prostu dbać o to ubranie i porwane nie, nie chce nosić porwanych. No. Panowie są gotowi? nas popędzi. Dobra, dobra. To, co na pewno. Będziesz głodna. ładna. Zlepimy. Dobra, leci, proszę okay. bardzo, akcja. Czyli tak naprawdę całą tą swoją przeszłość przekształciłaś w coś strasznie pozytywnego. Zresztą, z mm -hmm. tego, co mówisz, to i tak byłaś taka bardzo pozytywna, ale te wszystkie mm -hmm. trudne sytuacje tak na ciebie nie wpłynęły. Ja bym się chciała zapytać, jak wpłynęł na ciebie brak ojca? Bo z tego, co wiem, z mm -hmm. tego, co mnie uczono i gdzieś gdzie obserwuję, często jest tak, że jeśli kobieta nie ma tego prawidłowego wzorcu ojca, a ty jednak przez wiele lat go nie miałaś, to mm -hmm. ma później problemy w tworzeniu relacji. A wydaje mi się, że mm -hmm. tutaj akurat tych trudności nie ma u ciebie. Właśnie to może być dziwne to, co powiem, ale mimo tego alkoholizmu w rodzinie, ja uważam swojego ojca za wzorzec mój, okay, że jakby, no jak nie pił, naprawdę było wszystko dobrze, no jednak ten popęd alkoholowy trochę, no, no przeszkadzał mu, więc, ale uważam mojego ojca za bardzo dobry wzorzec, jakby... E Kurde, nie wiem w ogóle, Czyli czy ja potrafiłaś rozróżnić jakby... No, Marta o tym wie, mhm. ale nie wiem, czy ja tutaj bym chciała o tym... No bo mhm. się okazało po wielu latach, że to nie jest mój biologiczny ojciec. Dla mnie po prostu on jeszcze bardziej urósł w moich oczach, bo wychować cudze dziecko tak, żeby ono nigdy tego nie zauważyło... I nigdy nie próbowała się do tego dokupywać, bo kiedyś tam dostałam od babci coś takiego, że, no bo ja byłam mm, takim chorobliwym dzieckiem, że miałam problemy z sercem. I babcia kiedyś do mnie powiedziała na jakimś tam naszym spotkaniu rodzinnym, a znowu cię serduszko boli, no tak, bo ty nie nasza. A ja tak, ale o co chodzi, jak to nie wasza? I później się dopytałam mamy, no to rodzice mi powiedzieli, a to tam babcia wypiła i gada głupoty. A tu się okazuje, rok temu się o tym dowiedziałam, że to serio jakby nie jest mój ojciec i że wtedy ta babcia miała rację i ja to przez tyle lat pamiętałam. Gdzieś mi to siedziało z tyłu głowy, ale nie próbowałam się dokopywać, co ja mam nie wierzyć rodzicom? Przecież powiedzieli, że, że to nieprawda, no i co ja tam będę grzebać? No i więc, jak się dowiedziałam o tym, że to nie jest mój biologiczny ojciec i że wychowywał mnie tak i zawsze czułam tą miłość od niego, mhm. no to ja uważam, że to jest dobry wzorzec taki on mi dał bardzo dużo miłości, pomimo, że Często jest tak, że jakby nie dzieje się tak jednak, mm -hmm. jako tam nie jest to twoja mama, wychowuje cię jakaś kobieta, albo tu nie jest twój ojciec. Że tak zawsze jest jakiś facet, ale to nie jest mój tata, tylko facet mamy, coś takiego. A u nas tak w ogóle nie było. Zbyt ale to w ogóle to jest. No? niesamowite, tak. że mimo tych sytuacji, gdzie no ja wiem co to jest... Żyć z alkoholikiem mniej więcej, no bo jak mm -hmm. nas zostawił, mówię bardziej o doświadczeniach mm -hmm. z opowieści mojej mamy. Mm -hmm. No to jednak osoba, która żyła z, w takim domu, mega dużo rzeczy skreśla i wszystko widzi negatywnie, praktycznie mm -hmm. wszystko, a ty potrafisz wyciągnąć te takie sytuacje miłe, że dobre, że był tu, że tu dobry. W ogóle bardzo dużo mm, dobrych cech potrafisz u człowieka zauważyć, że jesteś taką osobą, no to wynika z tego, mm -hmm. że jesteś taka pozytywna, właśnie. Że, że widzisz takie rzeczy. No, Pro facetów, no to mm, jak zaczął się ten okres dojrzewania, jak, jakieś tam pierwsze relacje, związki i tak dalej, to no mm, do 22 roku życia no, miałam już pięciu chłopaków, w pięciu relacjach byłam, no i jakby no, Szymonem jestem już trzeci rok, więc do 20 roku życia mm -hmm. można powiedzieć. Uważam, że to jest no dosyć sporo w sumie. Nie, nie wiem, ma co liczyć. Tak, no to zależy mm -hmm. też od osoby, ale mm -hmm. zawsze myślałam tak, kurde, ja nie mogę być sama, nie mogę być sama. No i teraz już wiem, że to pewnie przez to, że nie miałam ojca po prostu od 13 mm -hmm. roku życia i mi brakowało ty, tej męskiej uwagi. Ja zawsze musiałam być w związku. Ja ale najdłużej, ja to ja ja to najdłużej w związku byłam pół roku. Kiedy wyszłam z takiej toksycznej relacji... Jak nie byłaś najdłużej. Tak, tak jak nie byłam, <grym> <grym> jak wyszłam z toksycznej relacji, ale to i tak po dwóch tygodniach poznałam Szymona i w sumie byliśmy w takim, a nie to związek, nie to coś tam, tak niby kręcimy, niby nie, bo ja się bałam wejść w nową relację, żeby znowu nie było tak jak poprzedniej, ale i tak ciągle gdzieś jakiś facet był. Tu ktoś mi się podobał, tu jakiś randki, związek, zrywamy, kolejny. No jakaś kochliwa jest tu, nie, <grym> nie <wiem. grym> Natomiast no. chyba Wam się fajnie układa tak, i, no, i pozytywnie patrz. patrzycie w przyszłość, więc mhm. jak kreujesz przyszłość w Polsce? Bo ja mieszkałam przez jakiś czas za granicą, mieszkałam mhm. w Anglii i pomimo tego, że bardzo mocno tego nie odczułam, to miałam z tyłu głowy takie, to nie jest moje miejsce, ja tu nie mhm. należę. A to to ja tak nie mam. Nie masz tak. Nie, ja wiem, że to jest moje miejsce, ja tu należę, dlatego jak ktoś do mnie pisze, jedź do domu i odpisuję, Jestem. No, tak. no, bo jestem w domu, tak. Nie, no ja widzę siebie w Polsce. Widzę, widzę siebie z obecnym partnerem w Polsce. Jakiś ślub dzieci, więc wszystko, no, wszystko będzie. Fajnie, fajnie. No. Mega miło, ja myślę, że będzie. Już w na następnym roku będę zaręczyna, bo ja tak widzę się chrząta tam po chacie. Trzymam. <grym> no taki jest już. Nie no. umiał ukryć niespodzianek, mm -mm. to już wiemy. No leżymy w łóżku, idziemy spać, on. a jakie byś bym pierścionek? <grym> a ja mówię, a co już chcesz? On. No chcę. No to kurde, no. A później mam niespodziankę, kiedy? Za tydzień. No to co to za niespodziankę, jak ma za tydzień już wiem że ma niespodziankę. Mówiła. Czekamy na tę niespodziankę. No. Tak, Ale no, ja okay. mówię że... No, że nie, że jeszcze jeszcze nie nie. Tak. Tylko tak mówię, że nie umiem robić niespodzianek, bo się tak. wygada zawsze, że mówiła, ma umieram. Mówiła. Że że tak, żeby pisał do mnie następnym razem. A, no. nie, a nie tobie mówię, że ma dla ciebie niespodziankę. Mówię, jak no, się no, wygada. Jak chcesz się pochwalić, tak. napisz do kogoś innego. Dodaj na bliskich znajomych, a nie dodawaj mnie tam, żeby wszyscy widzieli, tylko nie ja, no. No może, może się nauczy, może się zaskoczysz jeszcze. No pewnie jak będzie miał pierścionek, to będzie... Nie zaglądaj do szafy! A wtedy twoja ciekawość pierwszy co tak jak było, nie wiem, czy wy oglądałyście ślubne wojny, jak jedna z bohaterek nie właśnie. Nie, nie wiedziała, że ma jej się oświadczyć, przeszukała cały dom i z tym pierścionkiem, które znalazła pobiegła do niego do pracy. Oświadczysz mi się w końcu, więc... A, <grym> bo kur, ale ale widzieliście tak. kiedykolwiek, nie wiem, zdjęcie na Instagramie z oświadczeń, żeby kobieta nie miała świeżych paznokci? Bo wydaje mi się, że A, rzadko. Naprawdę, nawet My moja odczuwamy. siostra powiedziała, wiesz co, chyba sobie na wszelki wypadek zrobię paznokcie i się okazało, że tak. To jest ta intuicja. To jest ta intuicja. To babska. Jak już wszystko wiemy! Jak już wszystko wyciągnęłyśmy i te zaręczyny i wszystko, to jest nam strasznie miło, że mogłyśmy cię gościć. Jesteś niesamowicie pozytywną osobą i dziękuję. aż rozświetlasz zresztą tak samo jak Marta. Ja, nie ja potrzebujemy lamp, słuchajcie. Nie, nie, w ogóle. Um, ja Cię życzę tych zaręczyn, tego, no, tego całego szczęścia i tej pasji, którą w sobie masz powodzenia z tą firmą i bardzo Ci dziękuję, że byłaś naszym dzisiejszym gościem, bo pomimo tego, że wy się we dwie przyjaźnicie, to ja się nie czułam. Jako osoba trzecia, tak. Nie, nie, nie ta to jednak... trzecia przyjaciółka. <gry Measure" mary> <gry that> <mary> taką uwadzą. <h warfare> tak, bardzo y, ja się cieszę, że przyszłaś i że się podzieliłaś tymi doświadczeniami, bo jednak mówiłaś o tym pierwszy raz, więc nie było to mm -hmm. łatwe, ale mam nadzieję, że nasi odbiorcy przyjmą to Pozytywnie. Ciepło i doceniam tą szczerość tak, i prawdziwość, dokładnie. która z Ciebie Żadnych ja hejtów komentarzy. Żadnych hejtów. W każdym no. razie ja Was serdecznie zapraszam na Twoje social media. Wszystko będziecie mieć podlinkowane, tak samo jak na nasze i na podcastu. I dzięki wielkie za oglądanie. Do I zobaczenia. Słuchanie. Pa, pa. pa.